Dzień dobry Państwu, Marcin Truk, Telewizja Niezależny Lublin. Witam Państwa w kolejnej odsłonie, w kolejnym spotkaniu z wielkimi Polkami Rzeczypospolitej. Dzisiaj będą dwie postaci. Król Jadwiga. Czemu mówię król, a nie królowa? To się wyjaśni. I chyba najsłynniejsza Polka wiodąca podwójne życie, Nawojka. A kim był król Jadwiga i kim była owa Nawojka, to już wyjaśni pani doktor Ewa Kurek, którą goszczę dzisiaj w studiu i którą witam serdecznie. Pani doktor, czemu król, a nie królowa? Od razu pytam. Panie redaktorze, proszę państwa, jak patrzeć na historię Polski, i to jesteśmy takim krajem od średniowiecza specyficznym. U nas zawsze było inaczej niż gdziekolwiek w innych krajach. Ostatnio wyszła książka Judyty Ester Kohn-Lewinowskiej, Żydówki, która we wstępie pisze, że w Polsce było możliwe to i to, ale nie było możliwe to i tamto, więc więcej było możliwe niż w innych krajach, dlatego że Polacy mieli zawsze łagodnych królów i zawsze mieli poczucie wolności, które wyrażało się hasłem szlachcic na zagrodzie, czy chłop na zagrodzie, równy wojewodzie. I może to jest właśnie tak, że te nasze dzieje są inne też, jeśli chodzi o historię kobiet. A to mówienie o Polkach na przestrzeni kolejnych wieków ma sens właśnie w tej chwili, w tych latach obecnych. Dlatego, że proszę państwa, jak tak obserwujemy, to rzeczywiście pierwsza komuna, ta komuna bolszewicka, uważała, że emancypacja kobiet to posadzenie kobiet na traktorach. Zagonienie, tak jak w Rosji było, kobiet do kopalni, bo są równe, mają równe prawa. Teraz nawet i to minęło i te współczesne emancypantki idiotyczne sprowadziły kobiety do waginy. Poprzednio, ostatnio mówiliśmy sobie o tym teatrze dramatycznej, o jakiejś dyrektorce Strzępce, której wieżowce w Warszawie kojarzą się z penisami. Kiedyś takich ludzi po prostu brało się do psychiatryka i leczyło. A dziś to są przedstawicielki ruchu kobiecego. Ja jako kobieta, jako historyk, no po prostu patrzę na to z przerażeniem i liczę tylko na to, że Polacy i Polki jeszcze od rozumu nie odeszli, żeby sprowadzić kobiety po prostu właśnie do jednej części ciała, do waginy. Poprzednio, tydzień temu rozmawialiśmy sobie o Elżbiecie Jagiellonce, córce Jagiełły, królowej Węgier, siostry Kazimierza Wielkiego. W tej chwili kolej właściwie na jej wnuczkę, dlatego że Elżbieta Łokietkówna, królowa Węgier, urodziła kilkoro dzieci, pięciu synów, o ile dobrze pamiętam. Jeden z nich był królem Węgier. W Polsce był wtedy dramat taki, jeśli chodzi o dziedzictwo, dlatego że Kazimierz Wielki miał same córki. No niestety nie udało mu się spłodzić syna, a w Polsce tylko synowie mogli dziedziczyć tron. Kazimierz Wielki umarł w roku 1370 i na tronie Polski, zgodnie zresztą z jego wolą, zasiadł Ludwik Andegaweński, czyli król węgierski. Tak jak poprzednio państwu mówiłam, Ludwik Andegaweński w zasadzie w Polsce nie przebywał. W jego imieniu do roku 80. rządy sprawowała właśnie Elżbieta Łokietkówna, czyli jego matka, siostra Kazimierza Wielkiego. No niestety w roku 1380 umiera i matka Ludwika Andegaweńskiego, czyli siostra Kazimierza Wielkiego, i ten tron polski jest pusty. Bo tak się złożyło, że i Ludwik Andegaweński, który po koronacji niby formalnie sprawował władzę w Polsce przez 12 lat, od roku 1970 do 1982, dwa lata po śmierci matki Elżbiety Łokietkównej, umiera także on. I ten Ludwik Andegaweński, węgierski król, też miał trzy córki, nie miał synów. I
po prostu plany Ludwika Andegaweńskiego były takie, że Katarzyna, jego córka, no zostanie królową Węgier. Druga córka, Maria, miała zostać królową Polski, ale została zaręczona z Luksemburczykiem, z Austriakiem. I tu po śmierci Ludwika Andegaweńskiego powstał problem. Dlatego, że córka Maria Ludwika Andegaweńskiego, przeznaczona przez ojca na królową Polski, przyprowadziłaby do Polski na tron Luksemburczyka, Austriaka. I Polacy nie zgodzili się na to. I jeszcze formalnie nie było Sejmu, ale była Rada Starszych, Rada Królewska. Polacy powiedzieli, w żadnym wypadku królem Polski nie będzie Austriak Germanii. I pozostawała trzecia córka, najmłodsza, Jadwiga, i po prostu, której też już zaręczono jako dzieci, bo dzieci wtedy zaręczali, nie czarujmy się. Zaręczona była z jakimś księciem austriackim. Polacy nie chcieli Austriaka, no i osadzić Jadwigę na tronie Polski wbrew niej samej, to też było zupełnie bez sensu. No w każdym razie, jak popatrzymy na tą dziewczynkę, która przyjechała do Polski w 1384 roku, mając 10 lat, proszę Państwa. Do Polski przyjeżdża 10-letnie dziecko, wnuczka, prawnuczka Władysława Łokietka, wnuczka właśnie tej Elżbiety Łokietkównej, i ma 10 lat. Jest, to dziecko wie, że jest zaręczona z Austriakiem, a tu przywożą ją do Polski. I koronują na króla Polski. To właśnie tak, jak pan redaktor powiedział. Dlaczego święta Jadwiga, już dzisiaj trzeba powiedzieć, święta Jadwiga nie była królową, była królem Polski, bo polskie prawo zabraniało, no kobiety nie dziedziczyły tronu, tak jak na przykład w Anglii, że były królowe angielskie już w wieku XVI i w tych wiekach. U nas można było tylko założyć koronę królowi, mężczyźnie. A ponieważ nie było mężczyzny, no to nasi przodkowie wymyślili, to dobrze, to tą dziewczynkę zrobimy królem. I ona do dziś nosi tytuł Król Polski Jadwiga. To 10-letnie dziecko zostało po prostu z rozdartym sercem, dlatego że no, wtedy dziewczynki i chłopcy dorastali wcześniej. Ona od dziecka wiedziała, że taki Austriak będzie jej mężem, i nagle dowiaduje się, że niestety z tą koroną króla polskiego, że zostanie królem Polski, ale musi sobie zmienić narzeczonego, i zamiast tego Austriaka, którego portret czy osobiście poznała, przywiozą jej jakiegoś Litwina. Ale trzeba powiedzieć, że właśnie dziewczyny i chłopcy wtedy szybciej dorastali. Jadwiga od dziecka uczona była pisać, czytać, i różne, znała kilka języków, łacinę znała, i w zasadzie przeważył, jednocześnie była bardzo religijnym dzieckiem, wychowanym przez rodziców i przez dziadków właśnie w taki sposób. I w zasadzie przeważył na, no konieczna była jednak jej zgoda na ślub z Jagiełłą. Przeważyła idea ochrzczenia Litwy, bo Litwa jeszcze wtedy była państwem, które nie przyjęło chrztu. Choć można powiedzieć, że nie było to tak, że Jadwiga zgodziła się od razu. I bardzo trudno jej się było pogodzić ze zmianą tych planów na jej młode życie, tak dramatycznych, i tak zupełnie nie było na początku zgody. Nawet krążą legendy, że Jadwiga planowała, żeby po prostu z Wawelu uciec i darować sobie tą koronę i rządzenie i wszystko. No, w każdym razie 15 lutego 1384 roku,
30-letni książę Jagiełło poślubił 10-letnią Jadwigę, króla Polski. No on też został królem. Czyli jak tak popatrzymy, proszę Państwa, to było dwóch królów. I rzeczywiście odbył się ślub, koronacja i po koronacji króla Jadwigi ukoronowano króla Władysława Jagiełłę na króla Polski. No i trzeba powiedzieć tak, że właściwie można powiedzieć, że Jadwiga dorastała w Polsce. Nie porzuciła nauki, uczyła się, znała języki, czytała różne dzieła, jakie wtedy były. Miałam to szczęście w latach 70., 80. w katedrze babelskiej, nawet ponieważ zakonnica, siostra duchaczka, była dyrektorem, to pokazywała mi księgi z XII-XIII wieku. Więc Jadwiga po pierwsze siedziała w tych księgach i ciągle była na bieżąco. Była monarchinią, trzeba powiedzieć tak, tu mamy portret Jadwigi. Rzeczywiście była bardzo piękną, wyrosła na bardzo piękną dziewczynę, piękną kobietę, szczupłą, wysoką. To w latach bodajże 70. jak odkryto grobowiec świętej Jadwigi, to na podstawie tego rzeczywiście określono jej urodę, jej wysokość. Była wysoką, szczupłą dziewczynką i bardzo urodziwą. Ale zasłynęła w Europie przede wszystkim czym? Mądrą dyplomacją, pobożnością, ale dyplomacją. Była tak naprawdę królem Polski, bo Jagiełło był trochę, był ze wschodu, on nie do końca, na pewno ona posiadała większą wiedzę, umiejętności, znała języki. Więc taką sferę dyplomacji, jak gdyby Jadwiga, młoda dziewczynka, wzięła na siebie. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałam, oprócz polskiego i węgierskiego naturalnych języków znała łacinę, niemiecki i włoski. Czyli na ówczesne czasy była taką Europejką, poliglotką. Miała silną osobowość i pewny charakter, jak przekazują nam źródła historycznie. I w zasadzie można powiedzieć tak, że była kobietą wszechstronną. Że z jednej strony była królem, to nie od niej zależało, ale była dyplomatą, była politykiem i jednocześnie ta idea całe życie jej przyświecała krzewienia wiary na Litwie. Rozumiała tę wiarę w specyficzny, bardzo mądry sposób, bo oprócz tego, że Litwini zostali ochrzczeni, to trzeba było stworzyć jakiś ośrodek, gdzie mogliby się uczyć teologii, zwyczajów, filozofii chrześcijańskiej i tego wszystkiego, co stanowiło sens. I właściwie inicjatywy królowej Jadwigi, króla Jadwigi, powstało w Pradze kolegium, na którym kształcili się Litwini, kształcili się litewscy duchowni, ale i litewscy świeccy, żeby rzeczywiście to chrześcijaństwo na Litwie mogło rozwijać się w sposób właściwy. I zrobiła rzecz, właściwie dokonała rzeczy nieprawdopodobnej i poprzez te swoje umiejętności dyplomatyczne, że pogodziła skłóconych Jagiellonów. Jak Państwo wiecie, nawet z książki Krzyżacy i z historii, to był Witold, który miał aspiracje, to był Władysław Jagiełło, tam było pełno tych książąt litewskich, których każdy chciał być królem gdzieś tam. Więc jej udało się. Udało jej się, myślę, z powodu i mądrości, i wykształcenia, i urody, i inteligencji po prostu. Więc taką ikoną kobiecości na przełom wieku XIV-XV jest niewątpliwie król Jadwiga, która młoda dziewczynka, która nauczyła się i sprawowała tę funkcję w sposób zupełnie nadzwyczajny. Według źródeł historycznych to nie było tak, że jak mówimy dyplomacja, to coś tam. Nie, ona po prostu pertraktowała, spotykała się z przywódcami innych państw i po prostu negocjowała, uprawiała dyplomację taką. Rzeczywiście
nie salonową, tylko konkretną. Twarde warunki i pertraktacje z przywódcami innych europejskich państw. Oprócz tego trzeba powiedzieć, że była, wydaje mi się, osobą bardzo bliską, która niespecjalnie była przywiązana do rzeczy materialnych. Dlatego, że to, tak myślimy zawsze o królowych, że wszystko może, ma tyle złota, tyle pieniędzy. Jadwiga jak gdyby nie zwracała specjalnie na to uwagi. Na Wawelu jest komnata, w której mieszkała, to warto to obejrzeć, będąc w Krakowie. Była skromną, pozostała skromną dziewczyną po prostu i stwierdziła, że są ważniejsze sprawy na tym świecie niż to, ile par korali ona będzie miała, czy tam klejnotów na palcach i na szyi. Była fundatorką, zasłynęła jako fundatorka szpitali i kościołów przede wszystkim. Kościoły, no to kościoły, wiadomo, choć na przykład o jej takiej psychice i jej zachowaniu zachowały się źródła przy budowie kościoła na piasku przy ulicy Karmelickiej w Krakowie. Że pojechała zobaczyć tę budowę, jak to się wszystko dzieje i zobaczyła robotnika, który po prostu był zapłakany, załamany. Zapytała się, co się dzieje, bo on mówi, że mam troje dzieci i żonę bardzo chorą, która prawdopodobnie odejdzie i nie mam na lekarzy. I odpięła od buta jakąś zapinkę złotą i podarowała temu człowiekowi, żeby ratował życie swojej żony. I jednocześnie wlazła w jakiś cement czy jakąś zaprawę i tam jej noga zostawiła swój ślad, który do dziś jest jako relikwia przechowywany. Fundatorka szpitali to jest bardzo ważne, dlatego że proszę Państwa, po prostu jest to w średniowieczu. Siostry szpitalne i zakonnicy, właściwie szpitalnicy, zakon Świętego Ducha pojawił się w XII wieku. Do dziś, jak Państwo jesteście w Krakowie, to ulica Szpitalna, która prowadzi od dworca kolejowego koło teatru, wchodzi się na ulicę Szpitalną. Po lewej stronie był klasztor męski Świętego Ducha braci szpitalników. Od 1238 roku, mogę się rok, dwa mylić. A po drugiej stronie ulicy klasztor sióstr duchaczek. I to od XIII wieku już w centrum Krakowa istniał szpital. I to jest zasługa kościoła nieprawdopodobna, bo jak czasem słyszę tych lewaków, że bez kościoła. Szpitalnictwo stworzyli zakonnicy włoscy. Właściwie to Francuz, młody chłopak Gwidon z Montpellier, który bodajże w roku 1138 czy 68, to już dokładnie nie pamiętam, przyjechał do Rzymu i zobaczył potopione niemowlęta w Tybrze. No i zbudował pierwszy szpital, założył zakon, klasztor. Ostatnio jak byłam w Rzymie, to przypadkowo zobaczyłam Kościół Świętego Ducha i tam jest do dziś w Rzymie Muzeum Szpitalnictwa i od tego się zaczęło. Po stu kilkudziesięciu latach zakonnicy Świętego Ducha założyli klasztor w Krakowie. No więc Święta Jadwiga, król nasz polski, dbał o szpitale po prostu, bo wiedział, że szpitale są bardzo ważne dla wszystkich, na równi z kościołami po prostu. Także tu można cały szereg fundacji króla Jadwigi znaleźć, które istnieją po dziś dzień. No ale najważniejsze i to, co się chyba najbardziej pamięta, to jest jego wkład króla Jadwigi w rozbudowę Uniwersytetu Jagiellońskiego, wtedy zwanego jeszcze Akademią Krakowską. Oczywiście Akademia Krakowska powstała w roku 1370, ale można powiedzieć, że do czasów Jadwigi była to sobie taka kulejąca, bo szkoła niby wyższa, ale jeszcze nie odpowiadająca nawet średniowiecznym standardom uniwersyteckim. I dopiero fakt, że król Jadwiga
po prostu wszystkie swoje, cały swój majątek, wszystkie klejnoty, biżuterię i cały majątek przekazała na Akademię Krakowską. I to dzięki jej właściwie ofierze, ofiarności, Akademia Krakowska mogła, no, na tamte czasy Akademia nabierała statusu takiego wyższego, europejskiego, w momencie, kiedy otwierany był Wydział Teologiczny. No więc król Jadwiga doprowadziła właśnie do otwarcia Wydziału Teologicznego swoje wszystkie materialne zasoby po prostu przekazała na Akademię. No i od tamtej pory rzeczywiście Akademia Krakowska, nazwana później Uniwersytetem Jagiellońskim, poza Jagiellonów, rzeczywiście dzięki tej dotacjom królowej Jadwigi UJ, Uniwersytet Jagielloński, wszedł w orbitę najważniejszych europejskich uniwersytetów. Także rzeczywiście można powiedzieć, że to krótkie życie królowej, królowej zwanej królem Polski, było bardzo bogate, bardzo piękne. No i w 1997 roku, po kilkuset latach starań, została ogłoszona świętą w 1997 roku w Krakowie. Jeśli chodzi o życie prywatne, no to na początku wydawało się, że to jest tragedia zupełnie. 20 lat różnicy między Jadwigą, która miała 10 lat, i Jagiełą 30, no to niebotyczne zupełnie. Niebotyczna różnica, ale okazało się, że było to udane małżeństwo, że Jagiełło, który po jej śmierci miał jeszcze 3 żony, do śmierci nosił na palcu pierścionek od Jadwigi. No, nieszczęście zdarzyło się po prostu w momencie, kiedy Jadwiga miała 25 lat, urodziła córeczkę. I to dziecko po 2 tygodniach zmarło, a 2 czy 3 dni później z powodów po prostu powikłań poporodowych zmarła i Jadwiga. Jest takim, właściwie można powiedzieć, Jadwiga jest takim łącznikiem między średniowieczem, renesansem, kobietą właściwie nawet nie średniowieczną. Więc jak porównamy dziś te wariatki, które lansują jakieś tam niby feministyczne ruchy pod hasłem waginy, no to o czym my mówimy? To w ogóle to wstyd, że coś takiego w Polsce się pojawia, w Polsce, która miała kobiety królów, które rzeczywiście mogą być dla współczesnych kobiet, dziewczyn wzorcem osobowym absolutnym. Oprócz tego tylko, że nie udało jej się urodzić i przeżyć porodu, to wszystko w życiu za wszystko była odpowiedzialna, nie była dyskryminowana, nikt jej w tym nie przeszkadzał. Jak gdyby tak, jak myślałam właśnie o tym końcu średniowiecza, czy no w Polsce to jeszcze przełom XIV-XV wieku, to jest pełne średniowiecze, o tych kobietach średniowiecza, to mamy naprawdę całą masę kobiet, których imion nie znamy, nie pamiętamy, ale w Polsce zawsze te kobiety były wolniejsze niż gdzie indziej. I tak nawet drugą taką postacią właśnie z tego samego okresu, co król Jadwiga, no bo pojawiła się w Krakowie parę lat później, ale jeszcze przed śmiercią Jadwigi, to proszę Państwa jest postać wprawdzie legendarna, no bo jeśli chodzi o króla, o królową, to mamy więcej źródeł. Postać legendarna, ale z całą pewnością, która rzeczywiście istniała naprawdę. To właśnie ta odbudowana Akademia Krakowska przyciągała oczywiście młodych ludzi, którzy chcieli się kształcić. Tylko no, to były czasy, kiedy w całej Europie, a na pewno w Polsce, no, uniwersytety były dla mężczyzn, dla chłopców, a nie dla dziewczyn. I ta postać, chcę powiedzieć właśnie o Nawojce. Nawojka, legendarna postać, po prostu pierwsza studentka Akademii Krakowskiej.
1414 roku studia w Akademii Krakowskiej rozpoczął 15-letni Jakub. Mówi się, że być może posługiwała się jeszcze imieniem Andrzej, ale pewnie rozpoczął 15-letni Jakub, tak się umów. W rzeczywistości była to przebrana za chłopca dziewczyna o nazwisku Nawojka, no, znana do dziś jako Nawojka. I według właśnie tej legendarnej wersji Nawojka była córką burmistrza Dobrzynia z Nadwisły. A według innych źródeł córką rektora gnieździńskiej szkoły parafialnej. Czyli z Gniezna, z Dobrzynia, bardziej na północ od Krakowa. No pojawia się ta dziewczynka 15-letnia, przebrana za chłopaka, no i studiuje. Jak przyjechała do Krakowa, to pisać i czytać, pisać po polsku i po łacinie bardzo dobrze umiała. Prawdopodobnie wyniosła to z domu albo z Dobrzynia, albo właśnie jeśli ojciec prowadził szkołę parafialną w Gnieźnie, to tam właśnie nauczyła się tego. I pierwsze 3 lata studiów upłynęły dość spokojnie. No i niestety po 3 latach studiów, kiedy szykowała się do egzaminów, dalszą naukę przerwało prawo obowiązujące w Polsce, ale w całej Europie zresztą, zabraniające przyjmowania kobiet w poczet studentów, przyjmowania kobiet na uniwersytety. No i są też wersje różne, że albo wydało się wszystko dlatego, że był lany poniedziałek i ją oblali i się wydało, albo że zachorowała, no i lekarz, który ją leczył, odkrył, że ma do czynienia nie ze studentem, tylko ze studentką, z dziewczyną. No, zebrał się jakiś tam sąd biskupi, który miał ją osądzić, ale w obronie Nawojki stanęli wtedy profesorowie Akademii Krakowskiej, którzy stwierdzili, że to jest student, studentka bardzo mądry, bardzo inteligentny, stanęli w jej obronie, no i machnęli biskupi na jakieś prawo, sprawy nie było, a Nawojka zdecydowała, że pójdzie do klasztoru. Poszła do klasztoru i w klasztorze założyła po prostu szkołę w nowicjacie dla dziewcząt. Czyli można powiedzieć, że ta próba emancypacji kobiet, to postać Nawojki jest naprawdę bardzo ważna, dlatego że to jest początek, to jest 1410 rok, to jest 600, ponad 600 lat temu. I Polki, no bo nie wiemy, czy Nawojka była jedyną Polką, która w ten sposób dostała się na Akademię Uniwersytet Jagielloński, czy tak się dostał, taki był zwyczaj, że dziewczyny jak chciały studiować, to musiały się przebrać za chłopaków. Bo tak też może być, nie o wszystkim źródła mówią, nie wszystkie kobiety zostały dziewczyny studiujące na Akademii Krakowskiej, czyli później Uniwersytecie Jagiellońskim, zostały zdemaskowane. Wiele prawdopodobnie skończyło te studia, udając chłopców. I to też jest takie charakterystyczne. Nie wiem, nie sprawdzałam, czy gdzieś taki przypadek w Europie na Uniwersytecie w średniowieczu był. Czy to tylko Polska, bo Polki zawsze były takie bojowe, takie prawo prawem, ale nawet z Jadwigi Króla można zrobić, czyli z Nawojki zrobić studenta i zrobić po prostu Jakuba czy tam
Andrzeja, jeśli prawo nie pozwala, to trzeba to prawo zmienić. I tu rzeczywiście te dwie postaci, i Nawojki, i Królowej, są takimi wzorcami osobowymi dla nas dziś w XXI wieku również ważnymi. Królowa Jadwiga, no jeśli garną się kobiety dziś do polityki, te parytety, które są zupełnie idiotyczne i absurdalne, że niedawno jakiś polityk lewacki mówił, że 50% kobiet ma być, a 50% mężczyzn. Bez sensu po prostu. Do polityki idą kobiety tylko takie, które lubią, które się znają na tym, które są wykształcone, a nie takie baby bzdurne jak Jachiry, czy tam jakieś panie Leszczyny, które opowiadają takie bzdury, że ja kobieta się za to wstydzę. Żadnych parytetów. Jak kobieta ma ciągoty do polityki, zna się na polityce, będzie premierem, może być królem i wszystkim. I to wiadomo od 600 lat. I tu jakieś lewackie po prostu pseudo emancypacje po prostu nie mają sensu. Tak jak na te traktory posadzili 100 lat temu kobiety w Rosji, a potem w Polsce też jak przyszedł po wojnie, jak komuniści rządzili, to takie są plakaty kobiety na traktory. Tylko że się okazało bardzo szybko, że kobiety na traktorach tracą zdolności posiadania dzieci. Więc te parytety taki sam mają sens, jak i to, żeby kobiety jeździły na traktorach, tak? Także ja, szczególnie dla młodych ludzi, ważne jest, żeby poszukać wzorców osobowych takich sprzed wieków. Tą królową Jadwigę, świętą Jadwigę i Nawojkę, które obie mądre, obie wykształcone przede wszystkim. Obie dorównywały mężczyznom albo przewyższały ich i wiedzą, i dyplomacją, tak jak Jadwiga, czy znajomością języka. I to są wzorce, a nie te jakieś tam panie strzępki z teatru dramatycznego, które razem z Różą Thun, coś tam, córką Woźniakowskiego w Krakowie, symbol kobiety, złotą waginę wnoszą do teatru. Proszę Państwa, to naprawdę poziom tych kobiet, które uważają się za elitę, no, sięga dna coraz częściej. Także jeśli jakiekolwiek młode dziewczyny słuchają nas, to lepiej wziąć sobie za wzór króla Jagiełły albo Nawojkę. Obie z Krakuski, znaczy Jadwiga Węgierka, no ale ich życie i działalność, postawa i ranga kobiet związana była z Krakowem. No dziękuję Państwu. Myślę, że w następnych odcinkach jeszcze właśnie tym tropem kobiecym sobie pójdziemy. I no po to, żebyśmy rozumieli, że to, co oferuje nam to neolewica, neokomunizm, który się odradza po 100 latach, to jest brednia, to jest sprowadzenie kobiet zupełnie do parteru. Parteru już zupełnie niewyobrażalnego, bo do jednej części ciała. A my kobiety jesteśmy pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Ja absolutnie nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak to właśnie neolewacka emancypacja kobiet. Jesteśmy wolne, wyemancypowane i żadne tam głupie baby nie są dla nas autorytetem. No cóż, pani doktor, można skwitować pani wywód, że Polska jest kobietą i kobietą stoi, jak pokazuje zresztą historia. Dokładnie tak. Dokładnie tak, że na przestrzeni tego 1000 lat mamy po prostu, zaczynając od Sygrydy Storady, tej sprzed 1000 lat, siostry Chrobrego, mamy kobiety po prostu, które są na równi z mężczyznami w prawach, w obowiązkach. Jak prawo jest nie takie, to prawo trzeba nagiąć.
I naprawdę proces emancypacji u nas w Rzeczpospolitej przebiegał zupełnie inaczej niż w reszcie Europy. Może dlatego też od wieków towarzyszy nam takie, no przynajmniej jeśli chodzi o okres przedrozbiorowy, no to są różne, wypisuje się bzdury, oczywiście targowica i zdrajcy byli w Polsce. Ale to trochę przypomina sytuację dziś. Ktoś tam łącznie z królem ostatnim Poniatowskim i wokół niego zdrajców była masa. Ale przyczyna rozbiorów i upadek Rzeczpospolitej wziął się stąd, że jak popatrzycie państwo na ówczesne mapy, to mamy na wschodzie Rosję, gdzie zawsze był zamordyzm. To nigdy tam nie było normalnej władzy. Absolutyzm oświecony mamy w Niemczech i w Austrii. I nagle w Polsce Polacy sobie rzeczywiście poturbowani wojnami XVII wieku, w XVIII wieku zaczynają się reformować i ogłaszają konstytucję 3 maja, konstytucję demokratyczną. I to był gwóźdź do trumny Polski, bo po prostu jak sobie taki car czy cesarz austriacki, czy tam niemiecki popatrzył na to, że mają tutaj w środku taki brzut demokratyczny w Polsce, no to by trzech napadli i nas pokonali. Ja teraz po prostu nie mogę zdzierżyć tego, że wychodzi Szwab jakiś, czy Francuz, nie daj Boże, czy Ruski i on nas będzie uczył demokracji i praworządności. On. Bo Francuzi do rewolucji francuskiej mieli dokładnie takich samych satrapów królów na tronie jak Ruscy. We Francji do rewolucji król był panem życia i śmierci Francuzów, niezależnie od tego, czy to był mieszczanin, chłop, czy hrabia, czy książę. Mógł go bez wyroku ściąć. A u nas w wieku XVI zachowało się takie na przykład zapiski, bo dość dobrze są zachowane zapiski sądowe, miejskie, że rok, no mogę się mylić, 1560, któryś tam 70, już dokładnie nie pamiętam, ale koniec druga połowa XVI wieku. No i do sądu wpłynęła sprawa o ukaranie chłopów, którzy zaciukali po prostu jakiegoś szlachciura w karczmie. No i wyrok powiada tak, że ponieważ nie było to święto, nie było to targowisko, to co szlachciura robił w karczmie? Karczma była przestrzenią dla chłopów. W karczmie chłopi po prostu odpoczywali, pili wino, pili piwo, bawili się. No i jeśli nie miał powodu, czyli nie była niedziela, bo szlachcic do karczmy zaglądał, jak wracał z kościoła na przykład w niedzielę, jak mu żona pozwoliła, albo jak był w podróży, albo jak był dzień targowy, no i też na to targowicko przyjeżdżał szlachcic, no to wtedy mógł pójść zjeść do szlachty, ale do karczmy, przepraszam. Ale jeśli to był zwykły dzień, nie było żadnego powodu, to dlaczego on zakłócał spokój chłopów? Więc chłopi wyszli wolni z sądu. Takiego wyroku nie znajdziecie państwo na pewno ani we Francji, ani w Niemczech, ani w Rosji. Ani takich kobiet jak w Polsce. Ani takich kobiet jak w Polsce, jak na Wojka czy nasz król, święty król Jadwiga, tak można teraz ją nazywać poprawnie. Bardzo interesujący wykład, pani doktor. Dziękuję uprzejmie za przeprowadzenie tej dysertacji i zapraszamy do obejrzenia następnych programów dotyczących kobiet słynnych w Polsce. A dzisiaj żegnamy się z państwem. Także jeszcze żegnając się, poproszę państwa o dalsze wspieranie Telewizji Niezależny Lublin, bo dzięki państwa hojności jesteśmy w stanie robić takie programy. Dziękuję bardzo za uwagę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.